Mówiliśmy już w poprzednich filmach o pierwszym prawie Kirchhoffa, czyli o tym, że w dowolnym węźle obwodu elektrycznego suma natężeń prądów wpływających do węzła równa jest sumie natężeń prądów wypływających z węzła. Teraz powiemy o drugim prawie Kirchhoffa, czyli o tym, że w dowolnej zamkniętej części układu suma zmian potencjału, czyli inaczej suma napięć, zawsze jest równa zero. Narysujmy najprostszy możliwy układ elektryczny. Źródło napięcia, na przykład 10V i opornik, na przykład 200 ohmów. Jeżeli to jest biegun dodatni baterii, to to oznacza, że potencjał elektryczny jest na tym biegunie większy niż na drugim biegunie, na ujemnym. I jeżeli wartość napięcia na baterii wynosi 10V, to jest on większy właśnie o 10V. Różnice potencjałów zaznaczamy na schematach strzałką w ten sposób, że grot strzałki pokazuje wyższy potencjał czyli skierowany jest na baterii w stronę dodatniego bieguna. Możemy też zaznaczyć kierunek płynącego w takim obwodzie prądu umowa jest taka, że zaznaczamy kierunek przepływu ładunków dodatnich czyli prąd wypływa z dodatniego bieguna baterii i wpływa do ujemnego. Ponieważ obwód nie jest rozgałęziony, to ładunki mogą płynąć tylko jedną drogą. I w związku z tym w całym tym obwodzie natężenie prądu jest takie samo: przez baterię płynie prąd o natężeniu i, i przez opornik również płynie prąd o natężeniu i. Jeżeli teraz dobrze przyjrzymy się temu układowi, to potencjał tych dwóch punktów jest taki sam jak tych dwóch punktów. Czyli biegunów baterii, bo zakładamy, że opór przewodów jest równy 0. Spadek potencjału na oporniku, czyli inaczej napięcie na oporniku, to różnica potencjałów pomiędzy jego końcami, czyli różnica potencjałów między tymi punktami, czyli również 10 V. Jeżeli będziemy chcieli zaznaczyć strzałką wyższy potencjał, to strzałka oznaczająca spadek napięcia na oporniku będzie skierowana. Przeciwnie do kierunku prądu płynącego przez opornik. Napięcie, które wytwarza bateria, bateria czyli źródło napięcia, nazywamy najczęściej po prostu napięciem. Bateria wytwarza różnice potencjałów, jest źródłem energii elektrycznej. Napięcie na oporniku spowodowane jest tym, że opornik jest odbiornikiem energii elektrycznej. Zużywa energię dostarczaną przez baterię. Jeżeli zużywa energię, to jeżeli będziemy poruszać się zgodnie z kierunkiem płynącego przez opornik prądu, to potencjał elektryczny będzie coraz mniejszy. Czyli tu, gdzie prąd wpływa do opornika, potencjał jest większy albo wyższy, a tu, gdzie prąd wypływa z opornika, w tym punkcie, potencjał jest mniejszy albo niższy. I dlatego najczęściej różnicę potencjałów na końcach opornika nazywamy spadkiem napięcia. Bo poruszając się wzdłuż opornika, zgodnie z kierunkiem płynącego przez opornik prądu, potencjał elektryczny spada, jest coraz niższy. No i teraz, zobaczmy co się stanie, jeżeli wybierzemy sobie dowolny punkt w tym układzie, na przykład ten, oznaczmy ten punkt jako A i niech potencjał tego punktu równa się φA i jeżeli będziemy poruszać się dookoła zamkniętego obwodu i dodawać zmiany potencjału, z odpowiednimi znakami, to idąc dalej, przechodzimy przez baterię, potencjał rośnie, przechodzimy przez opornik, teraz potencjał maleje, bo przy przechodzeniu, zgodnie z kierunkiem płynącego prądu, potencjał na końcu opornika jest niższy niż potencjał na jego początku. Zmiana potencjału na oporniku równa jest, wiemy o tym sprawa OMA, minus i razy R. Ponieważ wróciliśmy do tego samego punktu, to jego potencjał musi być taki sam, a zatem suma zmian potencjałów po drodze zamkniętej musi być równa 0. Skoro U minus I razy R równa się 0, to można to także zapisać jako U równe I razy R. Suma zmian napięć na źródłach równa się suma zmian napięć na elementach pasywnych, na opornikach. Element pasywny to taki, który nie dostarcza energii do układu, tylko ją zużywa. No i w takim układzie jak ten, sprawa jest dosyć prosta, bo jest tylko jedno oczko, jedna taka pętla, i napięcie na źródle energii to jest to samo napięcie, co na oporniku. Ale okazuje się, że jeżeli skomplikujemy układ, na przykład połączymy dwa źródła napięcia szeregowo, na przykład 12V i 24V i na przykład trzy oporniki, również szeregowo, 100 omów, 200 omów i 300 omów, to w takim oczku, jeżeli będziemy przemieszczać się dookoła i sumować z odpowiednimi znakami napięcia, to również suma tych napięć będzie równa 0. Możecie wykonać te obliczenia samodzielnie. Zachęcam do wykonania takich obliczeń samodzielnie w takim układzie jak ten. Zgodnie z tym, o czym mówiliśmy we wcześniejszych filmach, możemy obliczyć opór zastępczy tak połączonych trzech oporników, połączonych szeregowo, będzie to razem 600 ohmów, potem dodać napięcia na źródłach razem 36 V, potem obliczyć natężenie prądu zgodnie z prawem Oma. Natężenie prądu i równe jest napięcie U przez opór r czyli 36 V przez 600 omów, czyli 60 mA. A potem, znając natężenie prądu, możemy obliczyć różnicę potencjałów, czyli napięcia na poszczególnych opornikach i otrzymamy tutaj 6 V, tutaj 12 V, a tutaj 18 V. I również okaże się, że suma różnic potencjałów, czyli napięć na źródłach Minus suma różnic potencjałów na elementach pasywnych na opornikach równa jest 0. Znowu możemy zapisać to w postaci bardziej ogólnej, sumę oznaczymy dużą grecką literą sigma, suma różnic potencjałów na źródłach minus suma różnic potencjałów na elementach pasywnych równa jest 0. Jeżeli jeszcze bardziej skomplikujemy układ, na przykład będą. Dwa źródła napięcia i pięć oporników połączone w taki sposób, to tak jak w poprzednich dwóch układach, suma napięć na źródłach minus suma spadków napięć na elementach pasywnych równa jest 0. Ale, co jest bardzo ważne, jest tak w każdym oczku tutaj oczek już jest więcej i obojętnie jak bardzo skomplikowany jest taki układ obojętnie jak rozpływają się prądy w węzłach. Zawsze w każdym oczku suma napięć równa jest 0. Możemy zapisać drugie prawo Kirchhoffa w jeszcze krótszej postaci. Suma napięć w oczku równa jest 0. Pamiętajcie tylko, że bardzo ważne są tutaj znaki. Trzeba z podwójną czujnością pilnować znaków. Natomiast zupełnie nie jest ważne, z jakiego miejsca w danym oczku zaczynamy sumować napięcia, i również nie jest ważne, w którą stronę się poruszamy. Na przykład w tym oczku możemy zacząć z tego punktu i sumować napięcia w tym kierunku, ale możemy zacząć na przykład z tego punktu i sumować napięcia w tym kierunku. Zawsze suma napięć w oczku będzie równa 0. Tak dokładnie brzmi drugie prawo Kirchhoffa, czyli prawo o sumie spadków napięć. Prawa Kirchhoffa są bardzo przydatne w praktyce, bo znając pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa, pierwsze mówiące, że suma natężeń prądów w węźle Równa jest 0 i drugie mówiące, że suma spadków napięć w oczku równa jest 0, możemy szczegółowo przeanalizować dowolny układ elektryczny.